Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj pogadamy sobie troszkę o naszym kraju, o Polsce. Z racji tego, że nagrywam taką serię zawsze po swoich podróżach, to zdecydowałam się, żeby podsumować kraj, w którym mieszkam, z którego pochodzę, dlatego, że jestem w 100% Polką. Myślę, że to jest ważna informacja, więc pogadamy sobie o rzeczach, które mi się podobają, które sprawiają, że chcę tutaj mieszkać, dlatego, że ja nie mam zamiaru ani jakiejś takiej wizji, żeby mieszkać za granicą. Bardzo lubię nasz kraj, tak mówiąc generalnie. Są oczywiście mankamenty, które mi przeszkadzają, których nie lubię, ale myślę, że w każdym miejscu na ziemi coś takiego się znajdzie. Ale zanim, no to oczywiście mini out reklama, czyli zapraszam na mojego Instagrama oraz TikToka. Wszystkie inne platformy macie w linku w opisie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie, abym kontynuowała tę serię na moim kanale. Subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Przypominam, że jest włączona opcja wspierania, także zachęcam. I przechodzimy już do treści tego filmu. Wszystko sobie zapisałam, żeby niczego nie pominąć, także otwieram sobie moje magiczne notatki. Więc zapisałam sobie takie plusy, które są dla mnie w jakimś stopniu ważne. One są ułożone randomowo, to nie jest tak, że lecimy od najmniej ważnej rzeczy do najbardziej ważnej. Nie, totalnie kolejność losowa. No dobra, więc pierwszą rzeczą, którą lubię w Polsce, jest różnorodność, jak chodzi o przyrodę. Mamy lasy liściaste, lasy iglaste, mamy morze, góry, jeziora, rzeki, nawet mamy wydmy. Tak naprawdę nasz kraj jest bardzo piękny i polecam ogólnie poświęcić na przykład jedne wakacje, żeby sobie po prostu pojeździć po Polsce. Ja jako taka nastolatka, dziecko, właśnie dużo podróżowałam z moim tatą po Polsce i naprawdę widziałam bardzo wiele pięknych miejsc, pięknych parków krajobrazowych, parków narodowych. Na pewno polecam też odwiedzić wyspy w Łebie, bo widok jest przecudowny. Nawet bym powiedziała, że bardziej mi się tam podobało niż na pustyni w Dubaju, także... Cztery pory roku. Dosyć spory przywilej według mnie, dlatego że jest różnorodnie. Na przykład wiem, że jak przyjeżdżają jakieś osoby z dalekich krajów, które nie mają 4,5 roku u siebie, to są zachwycone tym, że właśnie jest taka piękna jesień, że na wiosnę wszystko odżywa, latem są upały, a w zimą pada śnieg. I one to bardzo doceniają i myślę, że my o tym zapominamy, a naprawdę uważam, że przez to ta Polska jest wyjątkowa. Oczywiście latem często mamy pogodę brzydką, albo w maju pada śnieg. Też takie sytuacje zdarzały. Natomiast no, patrzmy tak bardziej szablonowo, że jednak są te cztery pory roku. Polska jest stosunkowo małym państwem. Może bardziej bym powiedziała, że średnim. No ale jest mała. Na przykład porównując do Niemiec albo nie wiem, do USA, to bez sensu porównywać. Dobra, nie wiem. Nie mam geografii od paru lat. No Polska nie jest dużym krajem na pewno, więc te odległości z jednego końca na drugi nie są duże. To znaczy no nie jest tak, że przyjedziecie sobie w dwie godzinki z Sopotu do Zakopanego, ale no nie jest to też tak, że nie wiem, 50 godzin trzeba jechać. A na przykład jak chodzi o Stany Zjednoczone, to z jednego miasta do drugiego samolotem jest 11 godzin na przykład, więc myślę, że to jest plus. Na przykład mam taką ciocię w rodzinie, która ma rodzinę w górach, a mieszka nad morzem, no i oni sobie jadą, nie wiem, 6 godzin, 7? Coś takiego chyba, bo teraz jest ta autostrada z Gdańska. Ciekawe zwyczaje. Każdy region w Polsce ma jakieś swoje przysłowia, swoją gwarę, jakieś swoje powiedzenia. Na przykład w Krakowie mówią, że idą na pole. U nas mówi się, idziemy na dwór. Każde województwo ma tak naprawdę swoje jakieś tradycje, zwyczaje i to jest super według mnie. Tak samo potrawy. Też to jest bardzo różnorodne, jak chodzi o region. Teraz może trochę kontrowersyjny dla niektórych punkt. Dla mnie to jest dzieciństwo. To mi się kojarzy z moim dzieciństwem i taka nostalgia mnie ogarnia, jak sobie o tym myślę, czyli te klimatyczne polskie wsie. Wsie czy wsi? Muszę zobaczyć. Wsie. Dobrze powiedziałam. Te klimatyczne polskie wsie. Chyba to tak dziwnie brzmi. Czy na pewno to jest dobrze? Chyba i tak można mówić z tego, co widzę. Wsie i wsi. Moja babcia druga mieszka na wsi od zawsze i ja tam jeździłam bardzo często. Spędzałam tam, nie wiem, 2 tygodnie w wakacje na przykład tak ciągiem. To jest moje dzieciństwo. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Przez to czuję taką nostalgię do takich miejsc. Uwielbiam. Kurde, takie ciepło na sercu. Naprawdę. Uwielbiam. No takie fajne czasy. No nie? Te owoce z krzaku, warzywa z ogródka, bułeczki z takiej lokalnej piekarni. W mieście to jednak nie jest to samo. Piekarnia no to nie jest lokalna, tylko jakaś sieciówka. Jeżeli mnie śledzicie już od dawna, albo nawet od niedawna, mam na moim kanale serię vlogów jesiennych, więc to chyba oznacza tylko jedno. Kocham jesień, szczególnie taką kolorową. Jest to moja ulubiona pora roku. Swetry, botki, płaszcze. Pada deszcz po południu. Nawet listopad uwielbiam. Te właśnie kolorowe liście, pumpkin spice latte, dynia, cynamon.
cynamon, ciepła herbatka, kocyk, świeczki, to wszystko mi się mega kojarzy z jesienią. Tak naprawdę uważam, że to jest najpiękniejsza pora roku i w Polsce jest ona szczególna, bo no, te kolory są przepiękne. Park jesienią, czytanie książki na ławce w parku. Uwielbiam. No i oczywiście nie mogło zabraknąć tego podpunktu, czyli polska kuchnia. Kto nie kocha polskiego jedzenia? Nie jest ono może zbyt vegetarian friendly, ani vegan friendly. Nie jestem weganką, nie jestem wegetarianką, chociaż byłam weganką przez parę lat. 3 lata chyba, wow. Tak? Aż 3 lata? Zrezygnowałam ze względu na chorobę układu pokarmowego. Jakby ktoś pytał, bo nie miałabym sobie w jakiś sposób dostarczać białka. Dieta lekkostrawna jednak dużo ograniczeń wnosi, więc aktualnie nie korzystam za bardzo z tej kuchni polskiej, ale wierzę jeszcze w to, że uda mi się wyzdrowieć w 100% i będę mogła znowu jeść swoje ulubione potrawy, jak chociażby tradycyjne polskie surówki, bo aktualnie nie mogę jeść praktycznie warzyw i owoców. Wcześniej, zanim zachorowałam, no to uwielbiałam polską kuchnię, wszystkie polskie potrawy, no może poza rybą po grecku. To jest polska potrawa? Generalnie wszystkie zupy uwielbiam. Oprócz szczawiowej, chociaż czasami jak się trafi dobra, to naprawdę jest smaczna. Tak samo grochówka. No i wiele innych potraw. Przede wszystkim nasze tradycyjne pierogi ruskie z twarogiem na słodko, z jagodami, z mięsem, z kapustą i z grzybami. Nie przepadam, ale łazanki kocham. Polskie drożdżówki, polskie pączki, polskie pieczywo, smalec, ogórki kiszone, kapusta kiszona. No jest tego całe mnóstwo. Nie będę tego wszystkiego wymieniać, bo to nie ma sensu, natomiast no polska kuchnia jest według mnie najlepsza, potem jest włoska i potem jest meksykańska. Tradycyjne bary mleczne dają mi taki vibe polski z 2010-2008 roku i bardzo dobrze mi się kojarzą, uwielbiam polskie jedzenie, tak jak już wcześniej wspomniałam. I jeżeli ktoś jest na przykład z Łodzi albo jesteście przejazdem, to pod Łodzią jest takie miasteczko Pabianice i w Pabianicach jest bar mleczny Pierożek. Jeżeli jeszcze nigdy tam nie byliście, to musicie tam koniecznie jechać na obiad. Ja nie wiem, czy on nadal istnieje, sprawdźmy. Ale to jest bar, z którego do mojego przedszkola dowozili jedzenie. I według mnie jest to najlepszy bar mleczny, w jakim kiedykolwiek byłam. Odwiedziłam ich naprawdę bardzo dużo. Także zobaczmy. Pierożek, Pabianice. Działa cały czas. Powiem wam godziny. Od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, a w sobotę od 9.30 do 14.30. W niedzielę jest nieczynne. To jest ulica Łaska 70, Pabianice. Tam się nic nie zmieniło. Patrzcie. Jezu, muszę tam jechać. Oh my god, pomidorowa, devolaj z ziemniakami i marchewką z groszkiem, ryba, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej i marchewki, naleśniki albo budyń. Oh my god, budyń z konfiturą śliwkową. Pieczarkowa z pierożka. Boże, to była najlepsza zupa. Mam nadzieję, że tam się nic nie zmieniło, że cały czas to tak smakuje. Warszawa, czyli stolica. Nie mam nic więcej do dodania, po prostu uwielbiam vibe tego miasta. Ogólnie nasz kraj jest bardzo zielony. Wszędzie jest natura. Wiadomo, że w dużych miastach jest jej mniej, ale zauważcie to, że jest naprawdę bardzo dużo parków. Na przykład w takiej Łodzi mamy przy lotnisku taki teren zielony ogromny. Mamy Łagiewniki na drugim końcu Łodzi. Mamy Zdrowie, Park Poniatowskiego, Park Źródliwska, Park Dąbrowskiego, Park Śledzia. Mamy na pewno 10 takich parków lub miejsc zielonych, gdzie można po prostu sobie iść na spacer i to są duże tereny, a to jest tylko w jednym mieście. No i generalnie uważam, że naprawdę natury jest bardzo dużo w porównaniu do innych państw. Polska leży mniej więcej w centrum Europy, także wszędzie jest naprawdę blisko. Powiedziałam mniej więcej, nie centralnie, żeby nikt mi tutaj, wiecie, nie wytykał, że nieprawda. Wszędzie jest w miarę blisko, także uważam, że to jest ogromny plus. Jak już jesteśmy trochę w temacie jedzenia, no to nie mogę zapomnieć o letnich owocach i warzywach, które można kupić w Polsce na takich tradycyjnych straganikach i te pomidory. Jak jeszcze miałam zdrowy układ pokarmowy, to moim ulubionym daniem była bułka z masłem, pomidor z cebulką i szczypiorkiem i parówki. Ja to jadłam po prostu na śniadanie, kolację, obiad, latem. No i oczywiście owoce, maliny, truskawki, brzoskwinie. Ja nie lubię truskawek, ale maliny, brzoskwinie, morele, jagody, porzeczki i poziomki. To są moje ulubione owoce letnie, no. Polskie pieczywo i piekarnie. Ja jestem ogromną fanką bułek. Po prostu lubię jeść kajzerki. Nawet samą kajzerkę mogę zjeść. To jest dla mnie najlepsze, co może być. Mogłabym jeść kanapki cały czas. Sklep jest
bardzo dobry, natomiast ja nie przypadam za chlebem. Wolę bułki, właśnie jakieś drożdżówki albo pączki takie tradycyjne polskie, ale nie jakieś donaty, tylko taki zwykły pączek z marmoladą wieloowocową. W miarę naturalne jedzenie. Oczywiście są też dodawane jakieś chemikalia, dodatki, konserwanty, natomiast czasami jest to niezbędne, mówię o konserwantach. Natomiast porównując na przykład nasze jedzenie do tego w Ameryce, no to jest zdecydowanie mniej przetworzone, nawet nie wiem, mięso, warzywa, tam awokado, które możecie kupić w sklepie, często jest takiego rozmiaru po prostu. No i generalnie, nie wiem, jak sobie zobaczycie na składy jogurtów w Stanach, no to macie tablicę Mendelejewa. Ciężko jest znaleźć taki jogurt ze składem jak w Polsce, czyli mleko, kultury bakterii i nie wiem, cukier albo sól. No ja przynajmniej nie widziałam, jak byłam w Nowym Jorku, jogurtu z tak prostym składem, bo chciałam sobie właśnie porównać, jak to wygląda. Natomiast oczywiście te w Stanach są smaczniejsze. W sensie według mnie na przykład macie jogurt grecki o smaku kajmaku albo kawy. W Polsce są bardzo smaczne skyry, ja lubię skyry. Poziom jazdy autem. Mimo wszystko w Polsce jest naprawdę trudno zdać prawo jazdy, to nie jest prosty egzamin i dzięki temu kierowcy, którzy jeżdżą, naprawdę, no ja miałam bardzo mało takich niebezpiecznych sytuacji, że ktoś mi wyjechał, zajechał drogę, nie wiem, prawie we mnie uderzył, wiecie, bardzo mało takich niebezpiecznych sytuacji na drodze. Czuję się bezpiecznie na polskich drogach i dobrze mi się tutaj jeździ, natomiast na przykład na takiej Sri Lance, gdzie każdy robi co chce, no to ja bym nawet się bała wyjechać autem z garażu. Nie wyobrażam sobie tam prowadzić samochodu, także uważam, że poziom jazdy samochodem jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i ostatni punkt, czyli polskie tradycje i święta. Nie jestem jakąś ogromną fanką samych świąt, natomiast lubię te przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ale uważam, że tradycje mamy naprawdę piękne i warto je pielęgnować. I to by było tak naprawdę na tyle w dzisiejszym odcinku. Wyszedł w miarę krótki. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, albo z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. I jeżeli filmik Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję, aby mój kanał się mógł dalej rozwijać. Dziękuję Wam, że jesteście. Mija właśnie rok, odkąd zaczęłam nagrywać, odkąd tutaj jestem na tym kanale. Także dziękuję każdemu za wsparcie. Wpadajcie na mojego Instagrama oraz TikToka. Reszta linków w opisie. I widzimy się już za parę dni na moim kanale. Pa!